Siemano wszystkim, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Jeżeli jesteś nowy i przypadkiem wpadłeś na ten kanał, a spodobał Ci filmik, zostaw łapeczkę w górę, a nad subskrypcją dobrze się zastanów, ponieważ moje filmy są bardzo uzależniające i jest potem ciężko się od nich oderwać, także zaczynamy! Dobra mordeczki, jestem przygotowany typowo pod zimową strefę, także udajmy się do naszego motorku. Wziąłem ze sobą dzisiaj takiego Glocka z laserkiem, ponieważ mam już ich 3 sztuki, także trzeba troszeczkę tego wystrzelać. Ale w międzyczasie, zanim pojedziemy do tej strefy, chciałem jeszcze zajechać tutaj do The Pro, ponieważ została jeszcze jedna ściana do rozwalenia, a ja wtedy nie miałem siekierki, także zobaczymy, co za tą ścianą się kryje. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Która to była ściana jeszcze do rozwalenia? Czekajcie, naszemu chce się pić. Mamy tylko fasolkę. Gdzieś tutaj, tak? Gdzieś tutaj z tyłu jest ta ukryta ściana. Moment, moment. C4. C4. Jest! Jest ściana kolejna. Dobra, jedna pękła. Musi nam starczyć tych siekierek. Pięknie, to jest acid bat. Nic nie można zabrać, szkoda. Chyba, że będę mógł go dokończyć. Trzeba będzie wziąć jakąś część kiedyś i przyjść tutaj sprawdzić. Electronic circuit. Jednego tylko brakuje. O proszę, ale silniki już są wszystkie gotowe. No i śrubek mało zabrakło. Okej, to sprawdzimy w przyszłości. Jest i skrzynia, uwaga. Akurat są śrubki. Fajnie, bo 2 kupony i silniczek. Zobaczymy, czy możemy te śrubki tutaj wsadzić. Nie można, myślałem, że to jednak jest taki bonus od Kefira dla nas. No dobrze. Mamy akurat steel plate. Steel plate do czego nam się przyda? Z pewnością do stworzenia kolejnego plecaka. Tak, do military backpack. Ale do czegoś jeszcze? I do swat seta. Na razie swat set posiadam, także nie potrzebuję. Okej, musimy uzbierać trochę steel baru, ale żeby zrobić steel bar, potrzebujemy nakopać rudy żelaza, która znajduje się w zimowej strefie. Fajna opcja jest w lokalizacji tutaj właśnie u tego gracza The Pro, gracza, dokładnie bota, ponieważ możemy w skrzynce zostawić sobie rzeczy, których nie potrzebujemy ze sobą już wziąć. Także zostawię sobie jednego shotguna, jednego wezmę, jednego akara, jedną M-kę, piła może niech siedzi. Albo nie, piła niech będzie. A tutaj sobie ubierzemy nasze rzeczy i je też zostawimy tutaj w skrzynce. Wtedy nie musimy się wracać aż do naszej chaty, żeby odstawić rzeczy, tylko możemy je na razie składować tutaj w tym właśnie oto miejscu. Także mi się wydaje, że to jest spoko. Patencik na dłuższe ekspienie po prostu na biomie. I przy okazji taki tip. Dobra, Iron Pickaxe posiadamy. No i czy coś jeszcze mam wziąć? Siekierkę? Nie. Mamy drzewo już narąbane, żeby rozpalić sobie ognisko w tej strefie zimowej, bo jest tam możliwość takiej opcji. Także lecimy na strefę zimową. Dotankujmy do fulla. O, jeszcze spodnie mamy. Ok. I drive. No i dobra. Wybierzmy sobie może strefę na początek. Ile tutaj mamy tego metalu? Jedna sztuka jest zaznaczona, a tutaj 2 sztuki. Dobra. Połakommy się na te 2 sztuki. Mam nadzieję, że the big one zimowy nam nie wybiegnie. 5 sekund i jesteśmy na miejscu, także easy doozy. No i okej, zajechaliśmy na dzielnię. Co tutaj się dzieje? Pić mu się chce mojemu. Kurde, od razu jest jakiś grubszy zawodnik na dzień dobry. Jest i mnie zobaczył jeszcze. Frozen Bloater. Po 7 mnie hituje, niedużo. Ja go po 43. Okej. Okay. Pierwszy left. Nie było tak strasznie. Jakiś kolejny z przodu. Ale na tego już weźmiemy sobie normalnie ręczną. Po 15 ona hituje. Elegancka jest. No i patrzcie, mamy pierwszy koper ore do wykopania. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, jeszcze raz, albo 9, albo 10 razy musimy uderzyć, żeby wykopać jeden koper ore, także to jest
masa, moim zdaniem, uderzeń. Jeszcze kurczę, przy okazji pić nam się chce. Czekajcie, czy mam może w inboxie? Nie, nie mam w inboxie nic. Dobra, może jakaś woda zaraz padnie. O, z przodu jeszcze jest wilk. Dobra, wilka możemy zastrzelić sobie szybko. Cyk, zjedzmy. Skórkę też weźmiemy. I jest Frozen Blotter pierwszy. Dobra, zakradniemy się do niego od tyłu. O, widzicie, możemy rozpalić tutaj ognisko. Rozpalone. I dzięki temu będziemy się chyba ogrzewać. Patrzcie, one chodzą cały czas, te zombiaki chodzą. Myślałem, że będą stały w miejscu, tak jak u nas na strefach. Tych normalnych. Żółtej, zielonej albo czerwonej. Ja dziękuję, że ja tego z siekiery na hita nie zabijam. No to grubo. To troszeczkę kefirek moim zdaniem przesadził. 120 życia mają. Leczą się. O 12 się leczą, widzicie to? O kurde, jeszcze Frozen Blotter. To ładnie, a jak mnie, jak mnie atakują, tak? To się wtedy leczą. Chodź, chodź wilk, cię pierw podhaczę. Wariacie. Nie, to jak ja ich atakuję, to oni się leczą wtedy. O, nie jest wcale łatwo na tej strefie zimowej, powiem wam. Ile razy jeszcze? Wow. 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 To wam powiem, że zanim ja nakopię te copper ore na tą nową skrzynię, to troszeczkę to zajmie, ale trzeba ją skraftować. Nie ma co, nie poddajemy się. Tylko zabraknie mi, kurczę, kill-offów. Bo wziąłem tylko dwa. Jeszcze coś biegnie. Patrzcie, jeszcze frajer z bronią, no nie wierzę. Chodź tu, Ezio. Ezio. Dobra. Pieprzona czerwona strefa. Akurat się broń skończyła jeszcze. Dobra. Dobra, mamy kilka jego rzeczy. Czy coś jeszcze? Glock. Dobra, mało tego Glocka, ale starczy. Jeszcze ten coś mówił chyba. Aj, już myślałem, że coś mnie atakuje, a to znowu pragnienie. Powiem wam, że tutaj nie ma żartów na tej strefie. Dobra, copper ore, kolejne. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dziesięć razy jednak trzeba uderzyć. Wtedy gdzieś mi jedna umkła. O, lisek, chytrysek. Chytłysek. Aj, nie trafiłem jeszcze go, no nie wierzę. Wilk. Use. Okej, to zawiniemy. Te puszki mi są niepotrzebne teraz. Idziemy, są jagódki jakieś. O kurde, ile ich jest. Jak ja to podhaczę. Na szybko, z M-ki. Idziemy koło ogniska. Będzie nam może cieplej i dzięki temu nasz nie będzie tak szybko się wyziębiał. I chyba nie będzie chciał tak pić szybko, tak mi się wydaje. Okej. Chytrysek. Z chytryska trzeba łapać skórki wszystkie. Bo później nie będziemy mieli z czego budować naszych itemsów. Kurde. Ognisko zgasło. To ognisko na momencie gaśnie. To co ja mam tutaj tylko rąbać drzewo cały czas i... Jest i Frozen Blotter. Chodź, 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 grubasku. I co jeszcze? Wilk biegnie. Ja pierniczę, ale oni przesadzili trochę. Niech to zmniejszą w następnej aktualizacji siłę tych mobów, bo to jest jakiś żart dla mnie. Kolejny. Albo nie wiem, niech bronie robią bardziej wytrzymalsze po prostu. Coś za coś. Niech nie świrują. O, krzaczek elegancki. Berries. Zjemy. Troszeczkę. O, jest i skórka. Troszeczkę żeśmy się podleczyli. Kolejny fox. Dawaj skórkę. Hyc. Kolejny fox. Hyc. No i mamy pierwszą w końcu skrzynkę w tym biomie. Na tym biomie, przepraszam.
Jest i whisky. Dobra, wypiliśmy whiskacza. Zjemy jeszcze sobie fasolkę. I ile mamy? 57. Strong alkohol. No to git. Jak strong alkohol, to git. Szkoda, że nie możemy akurat, kiedy rozpalamy ognisko, wtedy coś jeszcze sobie ugotować w międzyczasie na tym. Jakiegoś steaka. Ej, rysek, chodź. Dobra, jest kolejna. Jest i kolejna skrzynia. Ale na razie tutaj chodził z tymi lepszymi broniami. Ponieważ zaraz mi na pewno wyskoczy kolejny jakiś oponent. Mam nadzieję, że nie z Vintorezem. I nas podhaczy na dziurkę. Dobra, woda jest. Wodę zabieramy, śrubki też. Śniegu po pas. Dużo też wilków tutaj jest, widzę z tego. Wypijmy sobie jeszcze raz. I co w tej skrzyni? Dobra, woda, śrubki i fasolka. Patrzymy szybko jeszcze, gdzie jest jakiś copper ore do wykopania, bo mamy troszeczkę jeszcze tego kilofa jednego. Następnym razem przygotuję się troszeczkę lepiej, ponieważ za mało jednak ich wziąłem. I wszystkie te copper ore moim zdaniem będę nosił na razie tutaj do bazy The Pro. I zobaczymy, jak, czy to będzie w ogóle wszystko zdawało egzamin i czy to będzie opłacalne noszenie tylko tutaj. Tych innych rzeczy. Dobra, Frozen Blotter jeszcze, kurde. Ile tego AK mamy? Prawie cały. Ale spieprzyłem. Prawie zlurowałem kolejne zombiaki na siebie. Dobra, leży. No i git. Same z przodu zombiaka. Ominiemy sobie go. Szkoda broni na niego. Bo my szukamy copper ore. Musimy jak najbardziej omijać te zombiaki. Jak najmniej ich zabijać. I jak najwięcej kopać. To było najlepsze wyjście z tego wszystkiego. Jak w tej strefie wykopaliśmy tylko... Moment. Właśnie. Jak w tej strefie wykopaliśmy tylko 3 sztuki, to w strefie żółtej ile będzie tego copper ore? Nic. Prawie, że nic. Jest i Frozen Blotter. Ale nie będę go bił, bo szkoda mi jest broni na niego. Jak i tak tą strefę nie będziemy odwiedzać już. Tak, to wszystko. Dobra, wracamy na żółtą strefę zimową. No i dobra, jedziemy. Drive. Wyszedłem z innej strony biomu, ale i tak widzicie, mogę kliknąć po prostu drive na motorze. Nie muszę wracać do motoru typowo, żeby kliknąć drive w motorze, tylko bezpośrednio. I z jakiej strony nie wyjdę biomu, mogę i tak jechać dalej motorem. Dobra. Zatankujmy go. Ile mamy naszych ubrań? No już są na czerwonym pasku. Dobra, jedziemy z tej strony pierw. Obejdziemy biom w koło. Jest pierwsza skrzynia. Jest Frozen Blotter przy niej. Szybki, co? Patrzcie, jak zapieprza. Okej, okay, na rej się wywalił. Latarkie. Latarkie mi niepotrzebne. Dawajcie jakiegoś strong alkohola, bo zaraz będzie mi zimno. Beans. Piwo to nie jest strong alkohol. Mordo. No i co? Tutaj kamyczki jakieś są. To tamto. Jest i copper ore. Toxic! Zwykły toxic, no. Jakby mogło nie być toxic splitterów. Musi ciebie coś ożegać, żeby więcej zombiaków nagle na ciebie leciało. No i później masz lipę, nie? Bo do chaty jest kawał drogi, żeby się umyć. Sprytny ten nasz kefirek. Dawaj, mordeczko, kop. Mam nadzieję, że się nie skończysz. Oczywiście, o kilofie mówiłem, że się nie skończysz. Ile mamy jeszcze go? A, prawie jeden cały. Dobra. Te zombiaki też ominiemy. Jest kolejne copper ore i lisek. Dobra, Frozen Blotter idzie na dole. Ale wymyślili, że one chodzą, żeby łatwo nam czasem przypadkiem nie było dropić, kurde, copper ore. Dlatego one chodzą i jest większe prawdopodobieństwo, że nas znajdą, tak? Aha, tutaj mamy 3 zwykłaki. Zwyklaki, jeden splitter.
Noob zombie. O kurde. Dobra, ręczna teraz, wróg idzie. Co ze splittera? Kupon. Szmatka. Szmatki zbieram. Jo. Może mnie nie zobaczy ten frozen blotter? Uwaga. Dobra, śrubeczki i dzida. No i pięknie. Pięknie to wyszło. Kolejny numb. No, nie chcę otworzyć tego, chcę po prostu. W śniegu leży zakopana? Skrzynka? To ci heca. To ci heca. Okej. I co teraz? Tam nie idziemy, bo tam nic nie ma. I w lewą stronkę. Cała gromada u góry. I to chyba by było mordeczki, wiecie co? Tyle z tej strefy, dwie skrzynie. Aj, mogłem go nie zabijać już. Mogłem już go nie zabijać. Jedziemy dalej. Z powrotem na czerwoną strefę. Ta strefa żółta, powiem wam, że o wiele, wiele łatwiejsza. Aj, nie sprawdziłem, ile skrzynek jest zaznaczonych na mapie w tej strefie. To przy następnej okazji zobaczę. Okej, na samym początku jest zombiaczek, powoli nie. Wilk. Wilkor. I Liskor też jest. Jest Frozen Blotter po prawej stronie na mapie. To może mi się uda akurat ich przechytrzyć i ominąć. Szkoda broni na nich po prostu. Copper Ore, dziękuję. Skórki i bewsztyk jest. Lisek? Dobra, ale uciekł, kurczę. U góry zombiaczki. Frozen Blotter też idzie, ale mnie nie zobaczył na szczęście. Specjalnie się respią koło Copper Ore. Dobra, uleczmy się. Żeby przypadkiem jakiś zarabotnie wyskoczył i nas nie podhaczył. Musimy mieć prawie cały czas full życie w tej strefie, bo naprawdę ryzyko jest duże tutaj, żeby zginąć. I to, co nie musimy, po prostu nie zabijamy, mijamy to wszystko. Taka jest moja taktyka, zobaczymy, czy się sprawdzi. Kurde, Frozen Blotter. Jeszcze jakaś skała na środku. Jest i kolejny Copper Ore, super. Który to już będzie? Siódmy, dobra, to jest ósmy. Cztery sztuki potrzebujemy na jedną sztabkę. Jakby udało nam się wydropić teraz 12, to byśmy mieli 3 sztabki, tak? A potrzebujemy 4 na skrzynkę. Dobra, może uda nam się dobić tą skrzynkę. Kurde, nie ma jak tego minąć. Dobra, pójdziemy bardziej szerzej. Nie, no są dwa frozeny, dobra. Tu jednak tędy nie przejdziemy, cofnijmy się. Bo tego później już nie obronię. Dwóch Frozen Blotterów raczej nie obronię. Szmateczka będzie na equipment. I tak nie mam, kurczę, drzewa już, nie? Nie mam. Mam siekierę? Nie. Siekierę też mam w tamtej chatce. Kurde, the big one. Tak? Zimowy the big one? Tak, the big one. To pięknie. Po 25 kituje. No i niestety w takim właśnie oto momencie musimy opuścić znowu czerwoną strefę, ponieważ on nam już nie zniknie. No i co? Lecimy z powrotem na żółtą. Ile mamy? 8 sztuk nakopanych. Sprawdźmy sobie szybciutko. Skrzynka potrzebuje 5 steel barów. Ciężko, ciężko. W tym odcinku chyba mordeczki zrobimy sobie tylko i wyłącznie wędkę. To będzie super. Ile mamy tego kilofa? Na 2 copper ore może akurat na 1 starczy. Także lecimy szybciutko. Szukamy copper ore, jest pierwsze. Tam przy skrzynkach stały zombiaki. Zaraz sprawdzimy, ile mamy broni. Mamy tego shotguna. Także możemy jeszcze ich szybko pozamiatać. Może coś z nich spadnie ciekawego. Na pewno nic, oczywiście. Jeszcze ten zaraz mnie zobaczy. Dobra.
Uciekłem. Ubierz. Albo Vintoreza ubierzemy. A co? Dawno nie było strzelane z Vintoreza. Po 31. Ale one mają zbroję mocną. Jak już z Vintoreza po 31 uładuje, gdzie Vintorez hituje po 50 to minimum. Dobra, zawijaj szmatki. Kurde, kolejny bloter. A my chcemy iść do skrzynki. Nie chcemy tamtą stronę. Dobra, jest skrzyneczka. Woda, dobra, wodę zawiniemy jeszcze. Wilkora podhaczymy, bo skórki się przydają. Splitter i numb. Liny nie chcę. Kolejny numb. Kolejny. A to fastbiter zwykły. Nawet nie wiedziałem, że to fastbitery są. Dobra, tu bokiem. Dobrze, ten splitter nas nie obrzygał, bo była lipa już. Fajny ten biom jest, ładny taki. Ten lód fajnie właśnie zrobili. Że nie tylko sam śnieg, tylko te pęknięcia na lodzie, że chodzimy jakby po lodowym, nie wiem, krze jakiejś lodowej. Okej, ten niech sobie tam przejdzie u góry. Nie zobaczy nas na szczęście. Troszeczkę śrubeczek, gitarka. Coś jeszcze tutaj będzie? O kurde. Frozen Blotter. Chodź, chodź, chodź. Patrzcie, jak on się zatrzymuje. Strzelam, uciekam. I zatrzymuję go. Znaczy, przed chwilą tak było. Myślałem, że już jakiegoś tipa mam na niego. Fastbiter i kolejna skrzynka. Jeszcze Copper Ore przed nami. Czyli jeszcze uda nam się jedno może wydropić, o ile się nie skończy pickaxe. Patrzcie, jeszcze klucz francuski, super. Pietrycek. Też spoko. Co, trzeba ryzykować, nie? A, już i tak mnie zobaczył. Weapons broke już. O kurde. Shotgun. W ruch. Najlepszy na te. No. No mordeczki. No. Także chyba wędki nie zrobimy w tym odcinku. Co mam powiedzieć? Nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć po prostu. Sprawdźmy, czy nam się zrobił steel bar. Jest steel bar, znaczy copper bar. Aluminium. Co potrzebujemy? Węgiel. To, to i to. Ale nas podhaczył. Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Ale chyba i tak nam się uda zrobić wędkę, wiecie? Chociaż tyle z tego będzie. Szkoda tych copper ore. Węgiel jest, aluminium, cyk. Skip, zapłacimy 20 monet, bo za mną są. Przyspieszymy ten czas. I co my mamy? Potrzebujemy do zrobienia wędki. Gdzie jest ta wędka? Tutaj. Planki, no i liny. Gdzie są liniuszki? No i mamy liny. I mordeczki, patrzcie. W tym momencie kraftujemy sobie pierwszą wędkę na moim kanale. Jak wyglądam z tą wędką? Można ubrać? Nawet ma 5 ataku. Aha. Tak to wygląda. No i tyle mordeczki z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Szkoda, że tak się musiał zakończyć. Pozdrawiam was i widzimy się już w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Piona!